niezbędne. To jest... Okay. No bo po co tam jechać? Nie, ale tak powiedz mi. Tak tylko prosto, bez ględzenia, bez lania wody. Po co jechać do San Marino? Nigdy tam nie byłem, tylko w San Marino mi się zdarzyło pływać, ale powiedz mi. Czy ty uważasz, że tylko duże kraje mają prawo egzystować na mapie, na planszy? Tak. A to jaki jest ten graniczny rozmiar? Może mi powiedz, bo... 3 cm kwadratowe mniej więcej. Mhm. Jak jest więcej niż 3 cm kwadratowe, no to jakby zaczyna się, zapędy imperialne się zaczynają i trzeba jakoś na demokrację i wartości republikańskie, które dla mnie są bardzo ważne. Chciałbym właśnie deklarację zrobić, że dla mnie wartości republikańskie, honor, godność i prawa obywatelskie są bardzo ważne i w zasadzie ich nie bronię. Nie tak, bo nie, bo nie ma no, potrzeby. No ja myślę, że to jest dobry pomysł, sam się obroni. Tak, też jestem tego zdania, że się... znaczy nie wiesz, mnie w pracy zawsze szef próbował ujebać, zawsze jak miałem dobre pomysły. A za mną Wiktor Rózgę nosi, nie? Tak, wiesz, pęk Rózek. Nie wiesz, pęk Rózek i... Ceremonialne takie. Tak. Nie lubię nawet miar ceremoniału. Nie wiesz, pragmatyczny. Znaczy ja też nie lubię ceremoniału za dużo, a czasami ich pomogę. Gospodarka, kupcze, to Clinton mnie tak nauczył. Jeszcze od tego czasu już powtarzam, no bez sprawy, wiesz, ktoś mi mówi, że ziemniaki zdrożały, a ja mówię, gospodarka głupcze. Wiesz, po prostu bracia Clayton zakleili mi klej w... mówię, wiesz, nie mogłem mówić, bo mi subuta prenne mi zakleiło literkę. Wiesz, bracia bez jednej krówkę w San Marino. Wiesz, rozciągnięta na kajmapu taka, no dobra, zresztą była, słodkie, ale... czy właśnie lubię, tak, tak, jak wiesz, można właśnie przechwycić transporty wiesz, pewne. W wieży kościelnej. Ale gdybym mógł jedną rzecz w Europie zmienić, to bym zredukował rolę KR-u do minimum, ci powiem, bo o ile jeszcze jestem w stanie różne grupy zawodowe, fryzjerzy, policjanci, szczuro, łapy, no chytle, różne rzeczy robią, rekarze, to wydaje mi się, że na KR ma za duży wpływ po prostu na kształt rzeźby twarzy ludzi. Tak, więc ja bym zagonił do klasztoru Włosza tego. I po prostu, żeby tam, wiesz... Łosza, kontemplować profesora Łosza, Witolda. Żeby próbowali właśnie logika, logiki, właśnie w logiki. Nowy rodzaj logiki wynalazł, który pozwala dokonać pewnych dedukcji podatkowych w bardzo skuteczny sposób. Tak to jest, się śmiejesz, ale już teraz są nowe pity, nowy rodzaj pitu i tylko, wiesz, możesz sobie oddekukować na przykład swojego dochodu. Nie, ja nie muszę nic dedukować, bo wiesz, mam rozległe pola ryżu w Toskanii i to dzięcieliny muszę opłacić, nie? Wiesz, muszę go świeżopu trochę dostarczyć księdzu. Nie tak, bo wiesz, to jest płynem takim, ślini się i świeżop, tam wiesz, to siostra Faustyn woła, że dostarczcie świeżopu. Ja mówię, stary, weź przestań spać, bo ci w ogóle, wiesz, poprzestawiały się zwoje wszystkie. Wiesz, on nie ma pamięci, bo to jest kamperze, robot. W typie kempingowej, nie? Wiesz, robot na kempingu nie pamięta. Z gwintę właśnie z próbuszkiem. Tak, wiesz, on nie pamięta, że po prostu na Alaskę kiedyś wyjechał, bo próbował podbić tamtejsze ludy z użyciem krucifiksu. Ale wymazał ten wstydliwy epizod z pamięci, teraz tylko mu ślina ropać, jak nie limfa. Wiesz co, ja mam podobny epizod w biografii. Ma zawopraną limfą Biblię, egzemplarz Pisma Świętego. Właśnie bardzo ja... jest teoretycznie w kulturze. Nie, to właśnie ja mam... Bardzo ważna księga. I wiesz, jak to można... uczyć studentów, diakonów za poprawy jego Pisma Świętego. Nie, to świętokradz, to wiesz, ja mam podobny epizod w biografii, zakon kawalerów mieczowych. Sprowadziłem po prostu do Ogurasa. No i wiesz, mówię, chrystianizujcie. Oni tak, no, poganiali trochę z mieczami, no, tymi, i myślą, patrzą, ale gdzie to pogańca jakieś, nie? Wiesz, ja jestem fanem Lecha Pogoń. Bardzo jest to zespół bliski mojemu sercu. Wiesz, ja Perunowi kibicowałem na Grand Open w Australii, jak Monika Seles przegrała po prostu z kablem od piecyka. Tak, bo to... I po prostu, wiesz, co ci się zda jakieś wyćwiczone zdolności sportowe, wiesz, jak ci łokieć tenisisty w 3 sekundy dopada i wiesz, masz kontuzję na milion lat. No i wiesz, profesor, śmiech na sali, wiesz, profesor Zapaśnik się po prostu przeżegnał, świętej pamięci, podrapał się i wiesz, wyskoczyła mu gazeta z lewego czoła, bo ma dwa czoła, takie rozwijane trochę, jak wiesz, podwójny podbródek. I wiesz, to czoło składu na przykład ostatnio walnęło mnie w ucho wykładu. I po prostu wiesz, no się zrobił zator kolejowy na wszystkich skrzyżowaniach. Wiesz, wiesz, jest tu glina, przestrzeni nieuklidesowej, glina, wiesz, na rozmaitości lorencowskiej. Tam jest sygnatura, jest taka tej metryki, że to nie ogarniesz tego. Tylko wiesz, chrystianizujcie prędzej Prusów na terenie właśnie Litwy i Estonii. Litwa i Estonia. Kaczmarski o tym zresztą śpiewał właśnie. Wiesz, w tym utworze Radio Pieczyngów. Wiesz, jest przeróbka zespołu Queen. Po prostu wiesz, Radio Gaga tutaj zaśpiewali nam panowie.
zespołu Queen. Właśnie w, tak, bo bardzo ładnie zaśpiewali. Blaszę do pieczenia. Tak, już bardzo ładnie zaśpiewali. A tak wiesz, a wiesz, rezonans robią, a kasa z Żyżek, leci. Wiesz, po prostu Żyżek im zaprodukował temat pracy doktorskiej i swojej. Ja wiesz, ja w Tallinie Żużel szmugowałem. Bardzo dobry, no wiesz, taki, motocross, wiesz, ja... Tomasz Golomb, wiesz, Gołupczyk. Zasuwa na tym rowerku od z Żużla. To jest też z Cholubkiem zresztą, Gustawem. Też oni wszyscy... Gustawem Rexem. Wyczyniliśmy taki kacer, że wiesz, jestem Gustawem do końca życia. Wiesz, ja w zasadzie 10 lat sam sobie płacę. Jakby eklezjastyczne moje wszystkie fluidy są, wiesz, wyelewowane na bardzo duże elevation, nie? Wiesz, jak elevation masz, to może, wiesz... Wiesz, ja emergency ogłaszam, wiesz, Marshall Law w całym kraju. I w zasadzie, love, wiesz... Ja wiesz, ja Martian Law ogłosił, nie? Marcjan się kazałem miłować jednych drugich. Jak się wystanawia po bliźniaku, coś jak się wystanawia? Po prostu Jowisz siebie samolubny jest bardzo. Narcystycznie po prostu Estonię splugawił swoimi sekrecjami. I co? No nic nie zrobisz, a nic nie zrobisz.